Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek poprzedzający wtorkowe otwarcie na amerykańskiej giełdzie. Na początek, indeks SP 500. Wczoraj mogliśmy obserwować odbicie na amerykańskim rynku akcji i to takie dosyć pokaźne. Trzy główne indeksy Dow SP 500 oraz Nasdaq wzrosły i, wzrosły i zakończyły sesję na umiarkowanych wzrostach mogliśmy zaobserwować trochę bardziej pozytywny sentyment wśród inwestorów, których do rynku akcji ponownie przyciągnęły między innymi pozytywne wyniki, pozytywne wyniki spółek za trzeci kwartał, a także niskie wyceny, które, niskie, niskie wyceny spółek, które mocno straciły na wartości w ciągu ostatnich tygodni. Te czynniki wzbudziły Trochę bardziej pozytywne nastroje u inwestorów, natomiast wciąż w wokół rynku akcji, nad rynkiem akcji wisi widmo recesji, też wysokiej inflacji i kontynuacji agresywnej polityki pieniężnej Fed. Dlatego też ciężko stwierdzić, jak długo potrwa to odbicie. Póki co no, ten tydzień rozpoczął się pozytywnie od wzrostów i dzisiaj, jeśli spojrzymy na rynek kontraktów terminowych, to Sugerują one, że te wzrosty będą kontynuowane. Kontrakty na indeks SP500 przed otwarciem sesji wzrastają o ponad 1,5%. Pierwszą spółką, jaką na dzisiaj przygotowałem, jest Bank of America. Bank of America zaprezentował wyniki za trzeci kwartał i wpisują się one w trend, który jest teraz zauważalny w sektorze bankowym, który mogliśmy zauważyć również, patr również patrząc na wyniki innych banków amerykańskich. Bank of America wypracował lepszy wynik niż oczekiwał rynek. Podobnie jak w przypadku innych banków, wyższe stopy procentowe podniosły tutaj dochód odsetkowy, co z kolei zrównoważyło spadek w segmencie bankowości inwestycyjnej. Bank of America posiada dużą bazę depozytów konsumenckich w porównaniu z konkurencją, dlatego też spółka jest bardziej wrażliwa na wszelkie zmiany stóp procentowych. Dochód odsetkowy netto banku wzrósł o 24% w tym trzecim kwartale. CEO spółki oznajmił, że wydatki konsumentów utrzymują się na wysokim poziomie i bank nie zauważa też problemów w spłacie kart kredytowych. Bank of America odnotował 81 centów zysku na akcję, co było wynikiem odrobinę lepszym niż zakładał konsensus. Uczestnicy rynku oczekiwali tutaj, że będzie to 77 centów na akcję. Przykłady spółki także tutaj są pozytywnym. Pozytywnym sygnałem wzrosły o 12%. Bank odłożył jednak dodatkowe 378 milionów dolarów na rezerwy, przygotowując się m.in. na potencjalne spowolnienie gospodarcze. No i też jeśli chodzi o segment bankowości inwestycyjnej, to tutaj, podobnie jak w przypadku wielu innych banków, zauważalny jest spadek. Przychody z bankowości inwestycyjnej w Bank of America w trzecim kwartale spadły o aż 46%. Rekomendacje dotyczące Bank of America są w dużej mierze pozytywne. 17 rekomendacji zalecających kupno, 11 rekomendacji jest neutralnych, natomiast żadna rekomendacja nie zaleca sprzedaży, nie jest negatywna. Drugą spółką, którą dzisiaj przedstawię jest Roblox. Akcje Robloxa gwałtownie wzrosły wczoraj o około 20%, o prawie 20%. Spółka prognozuje duży wzrost w rezerwacjach we wrześniu w Rezerwacje tutaj w przypadku Robloxa to jest, no, odnoszą się, oznaczają przychody ze sprzedaży wirtualnej waluty Robux, którą można płacić za różne, za różne jakieś dodatki w grze Roblox, i gracze mogą tutaj w ten sposób, w ten sposób kupować różne jakieś dodatki, czy też do swoich awatarów i tym podobne rzeczy. Roblox szacuje, że rezerwacje wyniosły między 212 a 219 milionów dolarów i jest to wzrost o około 15% rok do roku. Spółka poinformowała też, że aktywność graczy się zwiększyła w tym minionym miesiącu. Liczba aktywnych dziennych użytkowników wzrosła o 23%, osiągając 50, prawie 8 milionów. Natomiast liczba godzin spędzonych w grze przez zaangażowanych użytkowników wzrosła o 16% do 4 miliardów. Akcje spółki, jak tu już wspominałem, bardzo mocno zyskały wczoraj, bo prawie 20%. Natomiast jeśli spojrzymy na, jeśli spojrzymy na performance tej spółki od początku roku, to wciąż nie jest, nie jest tutaj pozytywnie. Akcje Robloxa od początku roku potaniały o Ponad 55%. Rekomendacje dotyczące Robloxa są tutaj również w większości pozytywne. Jest to 15 rekomendacji zalecających kupno, 9 rekomendacji neutralnych i 3, 5 rekomendacji negatywnych zalecających sprzedaż. I ostatnią spółką, jaką dla, przygotowałem dla Was na dzisiaj, jest Deutsche Lufthansa. Deutsche Lufthansa podniosła swoją całoroczną prognozę skorygowanego zysku operacyjnego do ponad miliarda euro. Spodziewa się teraz, że właśnie ten zysk operacyjny będzie przekroczy miliard euro. Jest to spowodowane m.in. tym, że spółka dostrzega wysoki popyt na swoje usługi lotnicze. Zauważa, że ten popyt po sezonie letnim wciąż się utrzymuje, co było już sygnalizowane też przez inne linie lotnicze. Wcześniej Lufthansa zakładała, że, że ten zysk operacyjny wyniesie ponad 500 milionów euro. Wstępne wyniki za trzeci kwartał wskazują, że linie lotnicze niemal podwoiły swoje przychody w stosunku do roku poprzedniego, generując ponad 10 miliardów euro. I spółka szacuje też, że skorygowany zysk w tym minionym kwartale wyniósł 1,1 miliarda euro. Zgodnie z oświadczeniem spółki strajki pilotów zaniżyły ten zysk o około 70 milionów euro. Lufthansa poinformowała, że rezerwacje w minionym kwartale sugerują utrzymanie się silnego popytu w kolejnych miesiącach i do podobnych wniosków też podobnie, do, do podobnych wniosków dochodzą również. E, Dochodziły również inne linie lotnicze i sygnalizowały podobny trend. Między innymi Ryanair i EasyJet również stwierdziły, że popyt na usługi lotnicze w Europie jest wysoki, a konsumenci są skłonni płacić nawet wyższe ceny za bilety. Nawet mimo, w, mimo tego, że jesteśmy tutaj w okresie wysokiej inflacji i też potencjalnego spowolnienia gospodarczego. Jeśli chodzi o pełne oficjalne wyniki Lufthansa, to poznamy je, te wyniki za trzeci kwartał oficjalne poznamy już 27 października. Rekomendacje dotyczące Lufthansa są mocno podzielone. 7 rekomendacji zalecających kupno, tyle samo rekomendacji zalecających sprzedaż i 9 rekomendacji neutralnych. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.